czemu smutna jesteś, mamo? Tato, powiedz, co się stało. Czy to łzy są w oczach waszych? Ja chcę widzieć, cóż to znaczy. Synku drogi, nasz papież już w niebie. Więc czemu, mamo, to nie cieszy ciebie? Przecież w niebie aniołowie. Tato, mów, no co jest tobie? Tak, to prawda, on szczęśliwy, ale my bez ojca, sami, jakże trudem przeżyć mamy. Ciężko będzie nam bez niego. Ja nic z tego nie rozumiem. Czy to znaczy, że nic nie umiem? Usiądź z nami, dziecko drogie. Mama wszystko ci opowie. Przyszedł na świat Karol Wojtyła. Przyszedł zwyczajnie, jak każdy z nas, by kochać, cieszyć się i śmiać. Lecz jego radość trwała tylko chwilę, bo Bóg zabiera do siebie jego mamę, Emilię. To musiało być smutne przeżycie. Ja ciebie kocham, mamusiu, nad życie. I ja ciebie, skarbie, kocham sercem całym. Lecz kto się wtedy zajął Karolem Małym? Ich ojciec, Karol, który zabrał Edmunda i Karola do kalwaryjskiego kościoła. Tam Matce Bożej chłopców polecił i wiarę ich serca dziecięcych wzniecił. Od tamtej chwili mamą dla Karola była Maryja, której tak zawierzył. Z nią cały świat przemierzył, powtarzając totus tus, cały twój. A któż to przyszedł o tej porze? Nie trudź się, datko, ja drzwi otworzę. O, babcia i dziadek, jakże się cieszę! Witaj, kochanie. A gdzie rodzice? Siedzą w salonie. Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Na wieki wieków. Amen. Być sami. Zresztą, jak ten Paweł II mówił, czujesz się samotny, postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. A więc jesteśmy z wami, bo bardzo was kochamy. To dobrze, bo my właśnie wspominamy naszego wielkiego rodaka. Babciu? A może babcia nam coś opowie? Z miłą chęcią, Wojtusiu kochany. Usiądź wygodnie obok swojej mamy. Już siedzę, babciu. A więc słuchamy. Było to dawno, gdy was jeszcze na świecie nie było. 18 lat wtedy miałam, gdy po raz pierwszy papieża ujrzałam. Przyjechał wtedy do swojego kraju. Całował ziemię, jak dziecko matkę całuje.
bo w jej ramionach bezpiecznie się czuję. My, ludzie młodzi, pragnący wolności, w Nim szukaliśmy wsparcia i miłości. Lecz On nie szukał taniej popularności. Uczył szacunku, pokory i służby dla ludzkości. Mówił jak ojciec do swych dzieci. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Tak, to były piękne lekcje dla młodego człowieka, który nie zawsze wiedział, co go w życiu czeka. A on mówił, co dobre i co złe, bo chciał, by świat na lepsze zmienił się. A pamiętasz, kochanie, nasze ostatnie z papieżem spotkanie? Był już taki słaby, taki schorowany, ale ciągle bez reszty Bogu oddany. Zresztą, jak sam mówił, w chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć miłosierdziu Bożemu. Szkoda, że nigdy go nie widziałem, choć o jego życiu tak wiele słyszałem. Nie smućmy się już więcej. Nasz papież jest w niebie i tam, w domu Ojca, wstawia się za nas w potrzebie. A więc pomódlmy się w tej chwili, gdy nadeszłość ziemska z nim rozstanie, wierząc, że za jego ziemski trud Chrystus wyszedł na spotkanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważmy tajemnicę światła. Tajemnicę, którą ustanowił Jan Paweł II. Jest to tajemnica głoszenia Królestwa Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Stop!